To żeśmy polecieli. O, co tu mamy? To. Brakujące strony. Brakujące strony. Jacid nie należy do nikogo. Jacid nie należy do nikogo. Okej. Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. O, to mleko bardzo dziwnie smakuje. Bardzo dziwnie smakuje, mówisz? Może jest przeterminowane? Ciotestu, nie pasujesz, koleś! Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, abym o to pytał. Tak więc jesteśmy w Rosji, moi drodzy. Dobra, podejdźmy do tego. Bo tylko z nim możemy w interakcję. Klaunie. A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobno za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrałem. Oj, ja jestem w stanie ci pomóc. A wiesz jak? Tak ci jestem w stanie pomóc. Masz. Mam tutaj coś, co jak sądzę bardzo panu pomoże, panie. Oleg. Oleg Michajłowicz. Panie Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie wspomagacz uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Jak mój uśmiech, he? Czy uśmiecham się dobrze? To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się jak prawdziwy klaun i mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy klaun. Poza chodzeniem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla ciebie wszystko, poza chodzeniem. To mnie teraz przerasta. Trochę masz wybrakowaną klawiaturę, panie Michałowicz. Michajłowicz, kurcze pieczone. Masz trochę wybrakowaną klawiaturę, ale może być też tak, że masz wybrakowaną klawiaturę dlatego, że nie dbałeś o tą klawiaturę. Albo po prostu przez starość, tak więc... Nie to, że ja ci coś sugeruję, ale tak zwróciłem na to uwagę, bo lubię zwracać na takie małe detale uwagę. W ogóle bardzo ładnie to tło wygląda, nie? Muzyka też taka jest całkiem przyjemna. O ja pierdziele, kurde, widzicie to? Ja pierdzielę, jakie haluksy. Boże, jakie to jest obrzydliwe. Fuj. To jest gra dla małych dzieci. Co wy pokazujecie tutaj? Fuj. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne, żółte paznokcie u stóp. Blech, serce rośnie, nie ma co. Popłysku? Jacid! Jacid! Chodź tu do pańki. Trzeba go było nazwać Reksio. Kogo nazwać Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jacida. Jacid! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor. Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować, a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? To nasz spichlerz. Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do niego wstępu. Spichlerz to przemyjata, tak wytłumaczę, na mój język.
Wydaje mi się, że chodzi po prostu o takiego strażnika, osobę, która właśnie siedzi sobie na takiej wieży strażniczej i obserwuje, czy czasem jakiś właśnie tutaj... O jakiś tutaj koleś nie wchodzi na teren nie swój, no nie? Jakby nie było, to taka jest prawda, tak więc no tutaj młody chyba chciał zgasić babkę, no i trochę nie pykło. Ale zobaczmy, co tam u tego spichlerza, tego niedźwiedzia. No bo to, nie oszukujmy się, to jest niedźwiedź, to nie był człowiek. Myślę, że można było to zobaczyć. Okej, to nie była gra warta świeczki w tym momencie, więc wejdźmy może do tego namiotu, bo znając życie, ten dzieciak coś będzie chciał. Skoro już tak wystawił ten łeb, a raczej tę głowę, jakkolwiek by to brzmiało. Hej, cześć! Jestem Sasza. Masz całkiem niezgorszy sprzęcik. Wiesz, chciałem obejrzeć mój ulubiony program, Morsio. To o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa dzieciom takie różne, wesołe piosenki. Z początku wszystko zdaje się być niezmiernie sielankowe, ale z każdym wersem morsio robi dzieciakom coraz większe pranie mózgu. Koniec końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę tego przegapić. Chcę cukierki. Okej. Nie ma to jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. Myślałem, że on tutaj coś innego powie, coś bardziej takiego z podtekstem. Zresztą ta scena przed chwilą była trochę z podtekstem, nie żeby coś. Zawsze palicie ogień wewnątrz namiotu? Zawsze. Zimą jest nam ciepło, latem ogień odstrasza komary. A wiosną i jesienią? Pieczemy ciasteczka. Okej. Wow, na Syberii śnieg pada także w telewizji. Nikt nie ma prawa dotykać moich kaset. Idź sobie. Mam ci pomóc, czy mam sobie iść? Co to miało oznaczyć? Halo? Chodzisz, żeby mi pomóc? Dzięki. Pomogę ci, Sasza. Bo ty się chyba Sasza nazywasz. Dobrze zapamiętałem? Hej, obraz faluje. Spróbuj pokręcić trochę anteną. Z tą anteną to też dwuznacznie zabrzmiało, nie żeby coś. Ale dobra, może spróbujmy tutaj podejść. A teraz, Sasza? No, od razu lepiej. Widzę Morsia! Gdybyś podniósł antenę trochę wyżej. To podejdźmy tutaj. Jak teraz, Sasza? Może na Bahama? Średnio na jeża, okej. Więc tak, wydaje mi się, kiedyś to widziałem w jakiejś kreskówce. Kreskówki zawsze mają taką śmieszną logikę, że coś z tą wodą można zrobić w ten sposób, tak mi się wydaje przynajmniej. Świeżutka zaspa śniegu. O rany! Odcisk pantery. O, dobra, dobrze pamiętałem. Czyli teraz zalejemy sobie to. Zawsze mówiłem o bracie bliźniaku. Nazwę go Zdzichu. W którejś kreskówce to było. Nie pamiętam, czy w SpongeBobie, czy w Tom i Jerry, ale w której z tych dwóch kreskówek, może w jakiejś innej, był podobny właśnie taki schemat. I teraz tak, na logikę. Skoro my mamy tą antenę i musimy trzymać antenę, żeby był ten sygnał, to logiczne jest to, że trzeba będzie wykorzystać tego quasi-sobowtóra do tego. Ale żeby wykorzystać tego quasi-sobowtóra, to będziemy musieli pozbyć się stamtąd tego niedźwiadka. Skąd to wiem? Bo to jest najwyższy szczyt, więc tam będzie według logiki najlepszy zasięg. A więc, żeby pozbyć się tego, musimy go przekupić, podejrzewam, że mlekiem. Ale nie byle jakim mlekiem, bo wypadałoby podgrzeć sobie to mleko. Tak więc podgrzejemy, wypłoszymy stamtąd tego niedźwiadka.
I pójdziemy. Nie ma to jak ciepłe mleczko. Wychodzisz, żeby mi pomóc? Dzięki. Tak, wychodzę, żeby tobie pomóc. Już nie zawracaj gitary. Dobra. To jest obrzydliwa scenaria, nie muszę chyba tego powtarzać. Więc idziemy teraz wypłoszyć stamtąd tego niedźwiadka. Niech, nie wiem, kurde, pójdzie sobie stąd, a my ustawimy tam antenę. I będzie picobello i będzie mógł sobie oglądać tego swojego morsia. XD. Łatwe to było. No, dawaj. Ej, jest to morsio! Nawet nie drgnij, pantera! Okej, wystarczy. Różowa antena wraca do bazy. Nie, nie, to niemożliwe! Straciłem go! Straciłem morsia! Panie Różowy, co się stało? Mamo! Czy on powiedział mamo? Może powiedział mamo, nie wiem. Dobra, poświęcamy go. Słyszę. Serio, uspokój się. Słyszę ciebie. Zdzisiu, na pewno możesz odmrażać sobie tyłek wystarczająco długo, aby ten namolny bachor dostał swoją dzienną porcję morsia. Och, dziękuję ci bardzo, różowy przyjacielu. Morsio jest teraz ze mną. Kocham cię, morsiu. Żeby nie było... Nie ja obraziłem tego dzieciaka. To był różowy, okej? Żeby nie było, że ktoś mnie posądzi, że ja właśnie w tym momencie obrażam kogokolwiek. Na razie nikogo nie obraziłem. Na razie. Trzymam się na razie swojej zasady. Zobaczymy na jak długo. Tak, by the way, skoro ja jestem taki grzeczny, to warto byłoby pokazać, kto tutaj jest niegrzeczny. I kto bardzo brzydko obrażał tutaj tego dzieciaka. Bardzo nieładnie, Pikselu, obrażać postacie z gier wideo. Oj, bardzo nieładnie. Wstyd i hańba. Byś podniósł antenę trochę wyżej. A teraz nie widzisz, Mersia. Może użyjemy zdzicha. Zamknij ryj, bachorze. Jak teraz, Sasza? Średnio na jeża. Spróbuj nieco dalej. Może na Bahama? Zaraz ci dam tutaj średnio na jeża, gówniarzu jeden. Dobra, więc musimy niestety poświęcić naszego kochanego braciszka Zdzisia. Zdzichu, byłeś mi jak brat. Ale niestety gówniarz cię bardziej potrzebuje niż ja. Powtórzę raz jeszcze, bardzo nieładnie obrażać Pikselu postacie z gier wideo, bardzo nieładnie, one też mają uczucia, zapamiętaj to, bardzo nieładnie, fuj, fuj, fuj. Ty mały, obrzydliwy ty! Gimnastyka dla rozciągnięcia. Przednio. Zawsze musisz dobry być. Jej panie, odmówisz podzielenia się deserem. Moje skąpstwo to cecha niegodna i straszna. Teraz wszystko przez to stracisz, to rzecz jasna jest. Kochaj mnie i daj mi wszystko, bo zbierzesz ostro po pysku. Mówiłam ci już, że nie życzę sobie, abyś spędzał czas z tym tłustym morsem. Idziemy do domu. Ty mały! Obrzydliwy ty! Zawsze musisz dobry być! Nie wiem, co jest bardziej przerażające. To, co ten morsiu tam gada, czy to, że Sasza ma ślinotok, kiedy to ogląda? Teraz wszystko prze... Co się stało? Ty mały! Co się stało, przyjacielu? Chciałem w
dać trochę cukierków Kubusia, ale on nie chce się podzielić. To bardzo źle. Wszyscy powinni dzielić się ze sobą, zwłaszcza jeśli chodzi o przepyszne cukierki. Co się stało, przyjacielu? Chciałem wziąć trochę cukierków. Nie wiem, to jakaś chora bajka, ten Zdzichu. Znaczy Zdzichu, Boże, ten Morsiu, Zdzichu tam jest. Zdzichu robi za antenę w tym momencie. W ogóle czemu Zdzichu? Czemu on się nie mógł inaczej, lepiej nazywać? Na przykład, nie wiem, Eustachy, Łukasz, nie wiem, Tomasz. To chyba nic tutaj po nas, nie? Tak mi się wydaje. Czemu on to sobie z ucha wyjął? Tą czarną dziurę? Nie rozumiem. Doszukuję się logiki tam, gdzie nie powinienem się doszukać. Dobra, więc teraz skierujemy się tutaj. Bo tutaj na razie chyba wszystko zrobiliśmy. Z niczym nie widziałem, żeby wejść w interakcję, więc możemy teraz następną lokację odwiedzić. Jestem ciekaw, co to będzie za lokacja, prawdę mówiąc. Ups! Ups! Co za ups? Właśnie zgniotłem twoje okulary, bardzo cię przepraszam. Won od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie! Daj mi święty spokój! Co jest? Co jest? Kto tam? Morze Martwe jest tak gęste, że bez trudu można się unosić na jego powierzchni. Tak naprawdę to nie sposób tu w ogóle zanurkować. Ale gorąco. Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? To nie lód, ćwoku jeden, to kryształy soli. Sól morska, czaisz? Witamy nad Morzem Martwym, które tak naprawdę jest tylko jeziorem. Najniższy punkt na Ziemi. Najbardziej słona woda na Ziemi. Co tutaj robisz? Zażywam kąpieli leczniczych, jak w ciechocinku. Jeszcze ciechocinek dostał? A co tam za ten struś tam? Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić do Doliny Jordanu. Myślałem, że Morze Martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu. Pewnie. Wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma 3000 mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji. A ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem znalazłeś się tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno stało się luz, bracie. Jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. Strusiu, a może spotkałeś Marcina Dubiela w Kenii? A jeżeli nie, no to kurde, pozdrów go. Znaczy, Boże, jeżeli go spotkałeś, to go pozdrów, a jeżeli nie, no to szukaj Marcina Dubiela w Kenii. Myślę, że tam sobie robi akcję charytatywną. Natomiast ten struś w ogóle myślałem przez chwilę, że jak wiecie, tutaj Pantera wejdzie z nim w interakcję, to nagle usłyszymy głos majora suchodolskiego, Wojtusia. A się okazuje, że jednak nie ma tutaj naszego strusia z Galipados, ze szkolnej Seventeen, więc zabierzemy sobie to wtedy. Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. No i co? Kradniemy? Co jest? Co jest? Kto tam? Ładny w ogóle ten koszyczek i to wszystko. To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Mogą ci się przydać, oczywiście, że tak. Dlatego teraz używamy czarnej dziury i uciekamy stąd, bo musimy teraz wrócić do Rashi. A dlaczego wracamy do Rashi? To wam zaraz pokażę.